Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej tybetańskiej kampanii w Crusader Kings 3. Tak więc czekamy dalej na Genghis Khana. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Też kolejna sprawa to zastanawiamy się, kto będzie naszym następcą. Jeszcze decyzja jest ciężka, powiem szczerze. Mamy jednego syna, który dobrze się prezentuje, ale mamy też córkę, która by była zdecydowanie bardziej twardą przywódczynią i tym samym ciekawą, myślę. Właśnie, tylko czy ktoś jej dzieciaki wychowuje, bo to jest dosyć istotne. Dobra. Ten jest bardzo młody i bardzo zdolny. O nie... Mamy raka. No dobra. O, ale bardzo dobrze się sprawił nasz medyk, czyli jest szansa, że jeszcze trochę pociągniemy. Tu jest wszystko ok. Też ostatnio zauważyłem, że tutaj do władzy doszli jacyś ludzie, którzy do władzy dojść nie powinni. I... trzeba coś z tym zrobić. Najlepiej, żeby nie angażować się aż tam jakoś militarnie super daleko, to po prostu wydajmy ją za kogoś z naszej dynastii. No tu się nie zgodzi. Oczywiście, że się nie zgodzi. Jest trochę stary, ale z drugiej strony to ich problem, nie nasz. Dzieci już będą z naszego rodu później, czyli w ten sposób to chyba najłatwiej załatwić bez jakiegoś wielkiego kombinowania. Czyli za półtorej pokolenia to będzie zrobione. O ile go wcześniej tutaj koalicja naszych rodaków nie obali. A tymczasem kolejny wnuk. No mam dylemat. Kurde, chociaż... no nie, no jest kiepska jednak, ludzie. Naprawdę jest kiepska. I stało się. Myślę, że nie czujemy się jakoś przerażeni. Pojawili się Mongołowie. I to jest mój jeden niecny plan, to małżeństwo. Nie byłoby z tego sojuszu, to by się tak nie zgodzili. Ale... no, to jest ciekawe. W ogóle dojdzie do wojny, czy my to... no nie wiem, mam dylemat. Kurde, no... no jest taki mdły, ale naprawdę podobają mi się jego cechy. Nie, no dobra, bierzemy jego. Jest dużo, dużo lepszy od swojej starszej siostry, która... jeszcze gdyby teraz nie załapała tej cechy... zdrada małżeńska... to jeszcze byłoby ok, ale tak naprawdę jest słaba. Dobra. Ślub naszej wnuczki. Moglibyśmy tu jakieś sojusze z wasalami mieć. To jest tyle. No a tutaj młodszy syn. No to już z tego nie ma, ale zawsze jakieś koligacje jest tutaj z rodem. To będzie ciekawe. Może się naprawdę okazać, że to my
będziemy rządzić Mongołami. Tak, dla żony. No ich siła jest śmiesznie mała, tak szczerze mówiąc. Będzie coś wspaniałego, unikatowego. No i coś mi się zdaje, że w tej kampanii jednak się już nic nie wydarzy, co by nas zaskoczyło. Ale z drugiej strony możemy mieć taki trochę szalony sojusz z Mongołami i pchnąć ich na zachód bardziej przez to. Z przyjemnością będę obserwował, którędy przebiega i jak przebiega ekspansja, bo no, grając w Europie nie bardzo mam z tym kontakt, więc tutaj będzie ciekawie. Już mają te tereny. Tu jest jakieś maleńkie państewko nad granicą. W sumie, żeby nie padło w łapy Mongołów, kolejna zawsze prowincja przygraniczna, czemu nie? Zróbmy pokaz siły, że z nami się nie zadziera tutaj. Bandyci. Powinien sobie poradzić z bandytami. No i elegancko. Czyli na kogo teraz? A, to jednak przekażemy tutaj miejscowym. Syn jest Ujgurem, ale tutaj nie go wychowuje ktoś, kto go wychowa w naszej kulturze. Na tym nam zależy. Czy osobiście? W sumie możemy osobiście. Mongołowie teraz ruszyli na ten Hanat. No, stają się coraz silniejsi, nie powiem. Trzeba im to oddać. A. Chyba o ważnej rzeczy zapomniałem, czyli o elekcjach, bo powinniśmy głosować na niego. O, byśmy się ostro obudzili z ręką w nocniku. I ten pan jest teraz na naszym dworze. Będziemy mieli swoich Mongołów.
Nauczmy się czegoś. A nie, my jego nauczyliśmy, jak być lepszym dowódcą, a nie siebie. Dziedziczenie wygląda ok. Tu pracujemy nad tym, żeby to awansować, a jeszcze trochę potrwa. A, no, wodca ma 70, nawet nie spełna to. Źle nie jest. Ładne, ale widziałem już lepsze. Chociaż połączenie jest bajeranckie, nie powiem. W ogóle jak tam z dworami na świecie? Jesteśmy trzeci. Po Bizancjum i po muzułmanach. A właśnie, tego jestem ciekaw. Nie ma żadnych artefaktów? Dziwne. Nawet patrzę na to, że powinien coś już zdobyć. Może być ufny. To jak go wychowamy, tak się... Tak będzie, to nie jest jakieś nieszczęście, jakkolwiek tam cechy na łapie. I jesteśmy szantażowani. No, zgodzimy się, jesteśmy dosyć tacy przyjaźni, raczej nie będziemy tu robić awantury. I chyba wolimy, żeby był ambitny, no, sadyzm do nas nie pasuje. Dobra. I rośnie też pozycja naszej dynastii coraz bardziej. Chyba to jest najciekawsze. Czyli dużo większa potencjalna ilość wasali. To jest średnio już potrzebne, szczerze mówiąc. Potem byśmy poszli albo w to, albo w to. Też jestem ciekaw, jakie będą te nowe drzewka 2, które dostaniemy razem z najnowszym DLC. Mogą być ciekawe, zakładam. Będzie coraz większy wybór i fajnie. No, dajmy następcy, troszkę się rozwinie dzięki temu. A Genghis Khan znów podbija. A, tutaj ciągle. Też któryś z naszych wasali się niepotrzebnie w to wymieszał. Mam nadzieję, że osłonimy też ich. O, próbują zająć cały Kabulistan. Czemu nie? Ty dziewczynko, to ty masz roszczenia gdzieś tam. Nie, no leć te w świat. Dobra, sobie poradzi. I stajemy się strategiem. Moglibyśmy go zamordować teraz, co sprawiłoby, że mąż naszej krewnej byłby, czyli wnuczki nawet, byłby następcą zamiast jego. To brzmi ciekawie, uważam. To uważam, że brzmi ciekawie.
też widać, że są tutaj jacyś ludzie, którzy by się zgodzili. Szaman. To wygląda lepiej niż dobrze, bym powiedział. To jest jakiś dworzanin. Przekupny. Dobra, nie będziemy takich rzeczy brać. Czyli tutaj mamy dosyć ciekawą sytuację. O. Możemy... Patrząc jak rządziliśmy, to chyba by bardziej, najbardziej pasowało Noble. Ciekawe. Takich wielkich zdobyczy żeśmy nie uczynili. No to mam jakąś krewną, której by trzeba było znaleźć męża. I niech to będzie kolejny Mongoł. Ktoś nam rzuca wyzwanie, ale się wycofał i raczej nasz władca nie będzie go tutaj gnębił, uzna, że okej. I mamy naprawdę uzdolnionego człowieka z Mongolii. Wow. Można by jeszcze tutaj dalszych kombinacji słuchać, jeżeli już gramy w ten sposób, to jeszcze parę takich małżeństw i naprawdę tutaj spenetrujemy przeciwnika. Towarzyski, chciwy czy pożądliwy? Myślę, że towarzyski najbardziej będzie tu pasowało. Wojna z nimi. Jesteśmy o 20 tysięcy silniejsi. Mamy zakon. I tak byśmy ich pokonali. A spróbować przejąć to kolejne cesarstwo bez walki, to uważam jest bardziej ciekawe w tej sytuacji. Przynajmniej moim zdaniem. O! Co to jest? Ładny przyrost renown. To mi się chyba podoba. Czy zobaczymy, czy i tak nie mamy lepszych rzeczy. No to mamy. To mamy. Pytanie zamiast tego. Tylko ta opinia wasali jest bardzo dobra. Kurde, mamy takie rzeczy, których nawet nie wystawiamy, a są tej jakości, że... Oho. Bo najsłabszy czekamy to są trony w tej chwili. A, bo to jest po datach, a ja wolę po rodzajach przedmiotów. Tak, tron w teorii mógłby być jeszcze lepszy niż to, co mamy. Ale reszta... Naprawdę? Tony prestiżu. Te 4% to nie jest źle. To podnosi opinię wpływu wasali. Ale chyba to będzie ciekawsze. Czy jakiś pierścień. I super. Tu jakieś tereny zostaną odziedziczone przez...
Okej. Próbujemy zabić obecnego następcę i zniknął bez śladu. O, jeszcze się tutaj cieszymy. Super. Jakąś statuę może, bo te statuły w teorii mogłyby być jeszcze lepsze. Zbroje lepsze nie zrobi niż mamy. Nie sądzę w każdym razie. Czyli w tej chwili tutaj tylko musisz mu urodzić dziedzica i cichaczem wkraczamy tutaj w kontrolowanie terenów mongolskich. Mieli bratnie imperium. Nie zostanie pracowity. No to mi się akurat nie podoba. A, bo to jest jej syn, który jest tutaj. Być może najlepsze rozwiązanie to pozbawić ją tytułu w tej sytuacji. Troszkę jak tyranii. Niech dostanie trochę pieniędzy. Dobra, w najgorszym razie się zbuntuje, powinniśmy być w stanie to złamać, ale też tak się nie stało. Czujemy. Kolejne terytorium, które o dziwo byśmy odziedziczyli. Czy chcemy je trzymać? Nie bardzo. Czy chcemy je komuś dać? Ta jest naszą medyczką, to na pewno nie. W sumie możemy zrobić tutaj troszkę silniejsze wasalstwo po prostu. O. I tyle. A z kolei ty dostaniesz to. Okej, tak nam odpowiada. I małżeństwo jednego z wnuków. Też weźmy kogoś po prostu utalentowanego. 24 lata. Czemu nie? Chociaż ta Bengalka. Sporo roszczeń. Generalnie utalentowana. Z naszego rodu. W sumie niech będzie. Przybędzie na nasz dwór. Nie ma problemu. No a tu jakieś wojny straszliwe wewnętrzne. A, mamy młodego przywódcę, który nie radzi sobie z własnymi wasalami. Możemy się tutaj ostro zranić. Spróbujmy to zrobić tak, żeby się nie zranić. Nie, tu nie wyszło. No i zwiększmy kontrolę, chociaż to już pewno nam życia nie starczy, żeby to dokończyć. Mistrz szpiegów. Możesz być ty. Tu chyba czas zacząć zwiększać znowu rodnicy, bo nie jest jakiś taki super z tego co widzę.
Tak, dalej dla żony będzie wszędzie dedykacje. No i z tym rakiem walczymy. Póki co nam idzie dobrze. Dobra, bierz pieniądze i spadaj. Chcemy jakieś sekrety znać. Chcemy bez różnicy, który. Rozwój jest na poziomie. Zaraz zobaczymy. 65? Tak, oh my god, to jest naprawdę dobry. I nowa zbroja. Nie jest zła, no ale oczywiście nie ma to większego sensu, żeby jej używać. Tutaj coraz większy miszmasz. Myślałem, że zaczną się kształtować nowe organizmy. A jednak nie jednoczą się. No to jest najbardziej tutaj dominująca siła. Imperium Mogołów też się wolniej rozwija niż zakładałem. Dobra. Czemu nie? O tak. To jest to, co lubimy. Kontrybucja, pieniądze. Wprawda więcej nie potrzebujemy w teorii, ale nie istnieje coś jak za dużo pieniędzy. Tak więc wymienimy sobie statuę, gdzie ona tu jest. O, to naprawmy, bo się rozpadnie. No nie widzę jej za Chiny Ludowe. O, o nawet są dwie. No ale ta jest... Tony prestiżu daje, daje więcej prestiżu. 4% i też podnosi jakby jakość ogólnie dworu. Czyli wywalamy to, bo to jest słabsze. I mam jakąś wspaniałą statuę, nie wiem jaką, ale naprawdę działa dobrze. No i też ciągle trwa Kazaria, co ciekawe. W ogóle mapa jest ciekawa w tej rozgrywce, uważam. Pewna powstała kultura mordwińsko-kazarska, co ciekawe. Abadydzi. Niestety tam ktoś tam kopnął w kalendarz. Imperium Bizantyjskie chyba przeżywa ciężki kryzys w tej chwili. I może ulec pod naporem Juwarydów, Czawarydów. No, damy wnukowi. Może być. No, nawet są utalentowani. I poetów jak nie było, tak nie ma. No ale obserwujmy, co się wydarzy. Tak, to Syrdaria rośnie w siłę. Ci wygrali, przejęli to. Ja bym chciał, żeby oni tu zaatakowali. Więcej dzieciaków. I kolejna osoba składa nam hołdy. Super. Co się znowu urodziło? Niezadowoleni po prostu. Czyli ten op się jeszcze trzyma. W sumie dziwne, że oni tego nie zajmują. Na razie jest tylko córka, niestety.
Ciekawe, czy on się utrzymał u władzy w ogóle w tej sytuacji, bo jednak no, będzie innowiercą. Z pewnością jakiś tam problem może być. Poprawmy zaopatrzenie wojsk. I weźmy w ten sposób. No. Rosną, rosną. Ciekawe, czy im są wiecznie w stanie wojny? Bo praktycznie jedną skończyli, zaczęli kolejną. Potrzebujemy architekta. Trochę stary. No a my z tym rakiem żyjemy se w najlepsze. Tak bym stwierdził. I co teraz? Koronę. Ja też nie sądzę, żeby była lepsza. No ale... Czasami się coś trafi. Człowiek się nie zakłada, że się trafi, a się trafi, więc... Warto próbować. No, trochę laguje. Oczywiście uczymy o czarnej magii. Jeżeli mówię, uda nam się to zrobić, co planuję i powstanie tutaj sojusznicze imperium, to by było coś naprawdę. I wojna. Co to za wojna? Średnio mnie to interesuje, żeby... A, czy tutaj zresztą ten Mongol, ale... Wdał się w wojnę jakąś niepotrzebną, nie... A też nie chcę wkraczać na terytorium Mongołów, żeby niepotrzebnie jakieś bitwy staczać. Sporo małżeństw kolejnych. Możemy sobie wziąć, powiedzmy ją. Ten jest cenniejszy, bo jest czempionem. To może jakąś wojowniczkę znajdziemy. O. A co do wnuczek, no to trzymamy się tego, nie takich staruchów. Chińczyk, może być Chińczyk. Prawda? O, tu jest jakiś taki w przyzwoitym wieku. Nie. O! No te pieniądzory, kurde. Czułem jakiegoś farta do pieniądzowych bonusów? Już nie wiem, czy obecna nie jest lepsza.
Niby o proce. Prestiż, mniejsza tyrania. Lepsza opinia. O, 1%. To nie jest dużo tak naprawdę. Obie są bardzo dobre. Na razie tak zostawię jak jest. Oj, ten architekt niestety nie pożył za długo. Dobra. No już ciekawe, że przeciętna. Może dajmy ją, chociaż trochę pożyje. Wolę wyższe morale, chociaż na wojnę się teraz nie zanosi nigdzie. Chyba aż takimi samobójcami nie są. Czy oni coś przegrywają? No to chyba przez chwilowe... A, bo nie kontrolują niczego, okej. Okej, dorósł i to wychowałem naprawdę na dobrego zarządcę. No i obserwuję, a nie, Bizancjum przetrwało. I nasz władca umiera na raka. Jednak na raka. I rządy przyjmuje jego syn, który ma w tej chwili 25 lat. Jest ambitny, cierpliwy i cnotliwy. Szara eminencja, posiada konsekrowaną krew, para się czarnoksięstwem, jest znany z jakichś tutaj grzeszków, być może to czarnoksięstwo, nie wiem. Jest geniuszem, jest piękny, herkulesowo silny i się wychowuje na dworze wychowy administracyjnym. Nie, to romans. Jakąś wasalką po 50. Ludzie, masz żonę, a ma żonę dopiero 13-letnią, to dlatego. To dlatego. Skupmy się oczywiście na dyplomacji. Nie sądzę, żeby nas wasale nagle ugryźli w dupsko, ale... Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w sumie, więc... Zróbmy to w ten sposób. Naszą następczynią pewna jest siostra na chwilę obecną. I na nią też zagłosujemy wobec tego. Do czasu, aż doczekamy się dziedzica. I oczywiście powstaną jakieś frakcje. Żeby temu zapobiec, zacznijmy od pierwszej pochówku ojca. O. Zajmę się głową dynastii. Nie, nie chcę się tam bawić w dziwne przedmioty. Zorganizujmy ucztę, to też nie zaszkodzi. I tak, uczta to co wszyscy lubią i od razu pomogło, jeżeli chodzi o potencjalny bunt. Zrekrutujmy też kolejnego wojaka. Nawet kiepski, kurde. Bardzo kiepski bym powiedział. Możesz ją dostać jako żonę. Nasza dworzanka, to w sumie nie ma sensu. W ten sposób. Weźmy tą.
pan, to Królestwo Himalajów jest teraz takie przecięte na pół. W teorii byśmy mogli to dokończyć. Ale to by wymagało wojny z naszymi, więc to chyba jest troszkę bezsensowne w tej chwili. A tutaj za państewką, takie tutaj powstało na granicy, ktoś mi wyjaśni. Co to za dziwny twór? Jakiś odłam afrykańskiego królestwa, nie wiem jakim cudem. Dziwne dziedziczenie musiało być. Religia jak wygląda? Kurde. Juwarydzi tutaj rządzą. A Temujin podbija mniej niż zakładałem, szczerze mówiąc. Masz syna, czy nie masz syna? Masz same córki, czemu ona jest w niewoli? Ktoś mi to wyjaśni. Urodź mu syna godnego cesarstwa. A nie... Nauczmy się mongolskiego, jak mamy w tym kierunku działać. Jesteśmy dobrym dyplomatą, więc... Czemu nie? A, i wybierzmy się też na pielgrzymkę. Powiedzmy, że gdzieś trochę dalej, gdzie jest drogo. Żeby coś się odbić od dna, bo z tym pobożnością jest ciężko, zakładam z powodu zdrady małżeńskiej. Jesteśmy aroganccy, nie ambitni, sorry. A sobie wykupmy ochroniarzy, co tam. Sorki. No, upadło kolejne państewko. Tak, zaprzyjaźnimy się. To jest nasza kanclerzowa. I super. Przydałoby nam się troszkę więcej wiedzy, bo tempo, z jaką odkrywamy technologię, jest dosyć kiepskie. Tutaj pracujemy nad tym. Guzdra się strasznie. Nie, spróbujmy to robić bez jakichś turmansów. No dobra, jak sam coś dać, to weźmiemy, ale... Czemu nie? I jednak zostaliśmy zaatakowani, czyli będziemy mieli wojnę. Wojnę, której nie chcemy. Całkowicie do szczęścia niepotrzebna. Siły są praktycznie równe. Wojna jest o wszystko, praktycznie. O całe nasze imperium. No, nie spodziewałem się, że będą trochę szaleni. I się na to decydują. Na razie ignorujemy. Chyba, że w sumie moglibyśmy my ruszyć, zająć trochę terenów i doprowadzić jak najszybciej do białego pokoju.
bo to nie jest w naszym interesie też ich unicestwiać, czyli w unicestwie to dużo powiedziane, to łatwo nie poszło, ale plan jest dalekosiężny i nie opiera się na zwycięstwie militarnym, które pewno byśmy odnieśli, no jednak mówię, potęga tych tysięcy wojsk zakonu plus potęga tych nieograniczonych prawie pieniędzy, myślę, że dałaby nam zwycięstwo w generalnej bitwie. Byśmy ich po prostu wykończyli w końcu, ale spróbujmy to zrobić bez niszczenia ich potencjału. Jeżeli będą dalej atakować, no to trudno. Ale może się uda. Może się uda. Też te tereny nie powinny być jakoś super pofortyfikowane. Tu nie jest pierwszy teren graniczny, czyli tu powinniśmy chyba być, tak. No, cwaniaczki, zobaczymy. Nie zakładaliście pewno, że my was ruszymy. Wasze ziemie nie są jakoś super ufortyfikowane, więc mamy żonę młodziutką, czyli w sumie też da się młodziutcy tak naprawdę, nie ukrywajmy. I chyba nauczymy się tego języka zaraz. Krewni, ale oj, idzie armia. No kurde, nie chciałbym ich niszczyć, bo mówię, nie taki jest plan. Ale jeśli będzie trzeba, to to zrobimy oczywiście. I super, mamy ich język. I jak to wygląda, gdybym chciał białego pokoju? Bez szans. No niestety, są pewni siebie i wierzą pewno, że wygrają. Okej. Jak mówiłem, to jest średnio przydatne. To jest chyba najlepsze, podaje ogólnie niższe koszty budowy. No dobra, chyba nie mamy wyboru, bo bez pokonania i w bitwie oni nie będą chcieli z nami negocjować. Tu też jest niewielka część ich sił, tak szczerze mówiąc, czyli podejmiemy się bitwy tym, co tu mamy na razie. No, zrozumiałeś, że nie dasz rady? Prawie. Zapewne to się mówi, prawie robi ogromną różnicę, ale tym razem prawie nam musi wystarczyć. I ambitny przywódca się zestresuje u nich. No, ale i tak został odparty w miarę okej. Mamy córkę. No dobra, tylko nie ma synów młodszych? Ma.
Zgodzi się. Ja nie do końca się zgodzi. Czyli to nie jest tragedia, bo i tak możemy sobie kogo innego wybrać jako następcę, więc to jest do ogarnięcia. Ale zróbmy dla sojuszu, a nie, królnictwem to nie da, bo sojusz będzie z tym młodym. To nie ma sensu w tej sytuacji. Tu by to miało sens, ale musiałbym zerwać najpierw zaręczyny, co może sprawić, że potem nie będzie chciał z nami rozmawiać. Już nie jestem w stanie wojny. Jak to możliwe? Nowa wojna? Jakiś bug? Czy co? To niepotrzebnie zerwałem tamte zaręczyny. Kurde, jak to tak się stało? Przecież powinien nie móc nas zaatakować. Zresztą ma jeszcze poza nami kupę innych wojen. Mega dziwne. Tyle wam powiem. Mega dziwne. Rozwód dał mu prawo do wojny? Mało prawdopodobne, bo nic takiego wcześniej mi się nigdy nie przydarzyło jeszcze. Ruszaj, dupsko. Znów to musimy zdobywać. Nie będziemy jakoś tam przesadzać teraz z romansowaniem. Oczywiście jeszcze mamy zakon w rezerwie, którego na chwilę obecną nie powołaliśmy. Ile tu jest tych oddziałów? Skupiamy się na rodzie. Może być. Bo też są jakieś inne wojny u niego. No, stopień fortyfikacji jest tak kiepski, że robimy to, co chcemy. O, jeszcze zgarnęliśmy coś. Podoba mi się to. Opinia wasali to jest zawsze dobra rzecz. Jakąś podmiankę zrobimy co do ksiąg. No nawet ta wojna nam się opłaca patrząc na to. Zapomniałem rzeczy sprawdzać, jak widzicie. Weźmy to. Co się tu dzieje? To jest
nasz gość i żona. Chyba go wywalimy. Nie chcemy, żeby romansował z naszą tutaj młodą żoną. Przecież go lubimy, ale nie. Nie. Takich rzeczy nie potrzebujemy. A, nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy zrobić, czyli nie ogarnęliśmy księgi. Gdzie ona tu jest? Nie mamy tej do wasali? A może ona jest tutaj? To nie wiem, gdzie to wcięło. A tu jest, dobra. Jest sobie niezłe, żeby nikt nas nie zabił. Tylko wywaliło znów tą broszę. O, no i to mi się podoba. No, naprawdę mi się podoba ten aspekt z tymi artefaktami. No, generalnie też lubię gry jakieś tam MMORPG, więc zawsze mi się to z tym kojarzy. Zbieranie jak najlepszego ekwipunku, żeby mieć jak najlepsze wyniki. I tak, bądźmy ok. Super. Nie do końca tak miało być, bo my chcemy białego pokoju. Zgodzi się, dobra. Ma dużo wojen. No, ale na małżeństwo pewno się nie zgodzi. A może? Nie chcę sojuszu. Ty cwaniaku, a gdybyś dostał pieniądze? Nie ma trinarnie, czyli... No tu się na pewno nie zgodzi. Czy ja chcę zaryzykować? Da nam to sojusz. Gigantycznie niebotyczny sojusz. Zróbmy to. Dobra, i przeszło? Tak. Mamy sojusznika, który jest supermocarstwem, a jest też duża szansa. A jednak bardzo dobrze, ma córki. To się powinno udać, myślę. Tylko potrzebujemy kolejnego następcy, no bo ona jest już zaręczna niemal linearnie. O nie, zaraza. Dobra.
A tu by się dało jakieś sojusze porobić, żeby tak... O, jakieś wojny niewielkie. I dajmy jakiś tonik. Niewiele to pomogło. O, i mamy syna. O nie, nasza żona. Na pewno wyznaczymy go na następcę. I zaczniemy go też wychowywać w tej sytuacji. I poszukamy sobie kolejnej żony na pewno. Też co do elekcji. Pięknego znajdę. W najgorszych statach. O. I wasale powinni to zaakceptować bez większych trudności. Tak jest. Nie potrzebny nam jakiś dziwny mikrosojusz. No, moglibyśmy my Mongołkę wziąć, ale nie. To troszkę nie ma sensu. Dwórkę może nie. Tu jakiś sojusz w sumie nie najgorszy. Trochę mają już lat, a zobaczmy jeszcze, czy tu nie ma na przykład, o, tu są wszystkie, chociaż młodziutka, ale by to nam dało sojusz, nie chcę łączyć, W sumie co nam szkodzi? Połączyć nasze rody. O. Czyli zbudowaliśmy naprawdę super sojusz. Bardzo fajna włócznia. Ale gorsza od tej, którą mamy. 11, 10, no. Naprawdę jest skuteczna do wybijania wrogów. W sumie. Ta podnosi skuteczność rycerzy z kolei. I kolejna księga. Kurde, że wszystko takie superanckie. Na ten przez nasz splendor zakładam. Dobra, nie mam problemu. Nie zostanie. Czy tą wywalimy? A damy sobie na jej miejsce to. Tylko czy się udało to zrobić, czy nie? Jest. Jedna. I gdzie jest ta druga? Druga jest tu do zadowolenia wasali. Super. I myślę, że wyprawmy sobie ucztę i zatrudnijmy kolejnego wojaka. No ciekawe, jak daleko Mongołowie zajdą, bo no, teraz jest im lepiej, mając sojusz z nami, prawda? Mają też masę wojen, które troszkę im nie idą. A, ten jednak zmienił wiarę z powrotem. Co ciekawe.
Han zginął? Tak. Jak to możliwe? Tak młodo? Co się stało? Ze stresu. No, to nasza wina. Żeśmy go dwa razy pokonali i jego stres trochę nie wytrzymał. To w tej sytuacji też chyba... Tak szczerze mówiąc, teraz to by należało tutaj odkręcić sprawę. Chociaż... Mamy z nim sojusz, ale nie ma to sensu tak naprawdę z tej perspektywy. Bo no, to było zrobione tylko po to, żeby dogadać się z głównym Hanem, a w tej chwili zdecydowanie bardziej się opłaca takie małżeństwo i to jeszcze matrynarne w tej sytuacji. Tym bardziej, że to umocni pewność, że nasza linia tutaj utrzyma się jakby co. Więc to mi się podoba. No, takiego eksperymentu naukowego na Mongołach jeszcze nie robiłem. Dobra, moi drodzy. Na tym kończymy. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.